Mecz z drużyną z Zapolic był jednocześnie otwarciem boiska w Woźnikach. Wymieniona została murawa boiska, która pochodzi z rozbiórki murawy remontowanego aktualnie stadionu Mosir w Sieradzu. Inter zajmował przedostatnie miejsce w tabeli i wyprzedzał jedynie zdegradowaną już do klasy B Złoczewię Złoczew i zdobył wiosną zaledwie jeden punkt. Amatorzy z kolei zajmowali 9. pozycję w tabeli. W poprzedniej kolejce podopieczni trenera Arkadiusza Czyżaka zostali rozbici w Goszczanowie przez miejscowego Sokoła aż 8-1. Zespół z powiatu zduńskowolskiego również został rozbity w meczu z Mulksem Łask, ale z łagodniejszym rezultatem 1-5. Strzelaninę w tym meczu rozpoczął Michał Furmańczyk, który w 47 minucie dał prowadzenie Interowi 1-0. Na 2-0 podwyższył w 59 minucie Artur Siciński. Kontaktową bramkę dla amatorów zdobył w 67 minucie Przemysław Aleksandrowicz. W 78 minucie sędzia podyktował rzut karny dla amatorów. Kibice obecni na stadionie myśleli, że amatorzy doprowadzą do wyrównania, ale 11 wybronił młodziutki Seweryn Wrąbel. Mógł być remis, a tu Inter podwyższa prowadzenie. W 80 minucie Artur Sieciński umocnił prowadzenie Interu na 3-1, a dla strzelca tej bramki był to drugi gol w tym spotkaniu. Wynik na 4-1 dla Interu ustalił w 92 minucie meczu Kamil Michalak. Do końca sezonu w klasie A pozostały dwie kolejki, ale klasa B już się zakończyła. Z grupy czwartej do wyższej ligi awansowały LGKS Harłupia Mała i LKS Kalinowa. Dla Dumy Harłupi to powrót do klasy A po roku przerwy. Z kolei z grupy trzeciej awansowali Hetman Pamapol Rusiec oraz Rokita Rokitnica, która o jeden punkt wyprzedziła LKS Wolę Betkowską. W tym boisku brakowało nam tego, na pewno mamy szereg kontuzji po wojażach, że tak powiem, wszystkie mecze praktycznie na wyjeździe, ponieważ korzystaliśmy z boiska na Mosirze, sztuczna murawa, bardzo kontuzjogenna, odbiło się to właśnie na wynikach, prawie 15 zawodników kontuzjowanych, no zespół budowany na szybko, na nowo, sklecony. Natomiast no, własna murawa, wiadomo, zawsze sprzyja sobie, czujemy się jak u siebie, no i było widać, że udało się wygrać przede wszystkim 4-1, chociaż Zapolice też miały swoje sytuacje, ale atut własnego boiska, jesteśmy u siebie w domu w końcu i mamy nadzieję, że to będzie kluczowe i przełomowe dla nas. Tutaj kadrowo również ciągle mamy problemy kadrowe, ponieważ jest szereg kontuzji, być może na dwie ostatnie kolejki jakoś się to poprawi, no musimy sezon dograć, czy się uda utrzymać, no wierzymy do końca i będziemy się starali powalczyć jeszcze o te dwa zwycięstwa, może one pomogą w utrzymaniu. Natomiast no gra nie powalała. Fajnie, że swoje boisko udało się u siebie wygrać i być może tego własnego boiska w końcu będzie dla nas przełomowy i ten pech nas odpuści. No i też z tego się cieszymy, ponieważ sztuczna murawa, nie wszyscy wiedzą, ale jednak nie jest zdrowa i to odbiło się na naszej drużynie. Ta murawa, no teraz wydaje mi się, że nasza będzie poprawna, ona jest dobra, dostanie trochę wody, system nawadniania teraz zostanie uruchomiony w poniedzieli, także no tutaj się nie boję, a wszyscy się cieszymy, ponieważ nawet wyjście po treningu tutaj, a na sztucznej murawie, no to przeciążenia są nieporównywalne. Dzisiaj spotkanie bardzo wyrównane. Każda drużyna miała swoje sytuacje. Niestety ja swoich 5 nie wykorzystałem, pewnie setek. Ale co mecz mam tyle samo i niestety tyle. Nie? Nic nie wykorzystuję. Taka runda, że po prostu nic nie wpada, niestety. Albo bramkarz broni, albo po prostu nie trafiam. Życie. Niestety, życie weryfikuje, boisko weryfikuje. Wynik 4-1, no kurczę, no niestety graliśmy bez podstawowego bramkarza. Co mogę więcej powiedzieć, no wpadły 4 po naszych błędach przede wszystkim. No, a przeciwnik skrupulatnie to wykorzystał. Jeśli chodzi o nas, bramka Aleksa, fajnie chłopak wszedł, rozegrał świetne spotkanie, bo wchodzi z ławki i reprezentuje sobą bardzo dobre zawody. Zgranie było, no boisko trochę ciężkie do grania, twardo, troszkę nierówno, nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich boisk w A-klasie, jesteśmy przyzwyczajeni do pięknej murawy. Prawda, takie jak wczoraj w Cardiff w finale Ligi Mistrzów, nawet wynik dzisiaj się powtórzył, tylko niestety nie na naszą korzyść. Co tam z zawodników? No nie no, w sumie zagraliśmy spoko, no tylko przyjęcie piłki, kluczowe podania, które powinny paść, niestety nie padły, za długo czekaliśmy, zamiast pierwszą piłkę to czekaliśmy, przyjmowaliśmy, niestety przeciwnicy doskakiwali i traciliśmy piłkę. Walczymy o 9 miejsce, czyli to podium, tak? Pierwsze strefa medalowa 10 miejsc. Pierwsza dziesiątka Ligi A klasy,
Sieradzkiej. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Tak jak my gramy w sumie bez okresu przygotowawczego i w sumie organizujemy się sami, trenera głównie nie mamy. No to walczymy o to 9. miejsce, złote medale na piersi, na koniec sezonu. Korona króla strzelców niestrzelonych to dziękuję bardzo, bo pewnie otrzymam taką nagrodę nieskuteczności sezonu.